Za nami 5 spotkań 13 kolejki drugiej ligi. 4 mecze zostały przełożone z powodu powołań piłkarzy do kadr narodowych. Emocji jednak nie brakowało. Zapraszamy na nasz magazyn. Na początek tradycyjnie rozkład gier tej serii spotkań. Ciekawie zapowiadały się spotkania Olimpii Elbląg z KKS-em, Raduni Stężyca z Pogonią czy Beniaminków Olimpii Grudziądz z rezerwami ŁKS-u. W Częstochowie zmierzyły się drużyny w odmiennych nastrojach. W poprzedniej kolejce Skra przegrała, a goście Wisła Grupa Azoty Puławy wygrali. Bardziej zdeterminowani od początku byli gospodarze. W 5 minucie Tomasz Kubik przeprowadził indywidualną akcję lewą stroną, zagrał do Piotra Noconia, który podał wzdłuż bramki, ale Dawid Wojtyra strzelił obok. Wisła odpowiedziała niespełna kwadrans później. Kamil Kargulewicz wygrał pojedynek z obrońcą, dośrodkował na dalszy słupek, ale Danian Pawlas źle przyjął piłkę i Oliwier Kucharczyk zdołał ją wybić. W końcówce pierwszej połowy Skra mocno przycisnęła. W 37 minucie Nocoń dostał piłkę przed polem karnym, niezbyt mocno atakowany przez Przemysława Skałeckiego uderzył zza pola karnego i Oskar Mielcarz nie sięgnął piłki. Gospodarze chcieli pójść za ciosem. Niespełna 120 sekund później błąd Kacpra Kaczorowskiego, który wybił piłkę pod nogi Przemysława Sajdaka. Ten po chwili był już w polu karnym i trochę szczęśliwie po nodze Maksymiliana Tkocza strzelił na 2-0. Jeszcze przed przerwą w 16 o piłkę walczyli Mateusz Winciersz i Tkocz. Zawodnik Wisły sfaulował rywala i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów trafił Oliwier Wypart i do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami. Po zmianie stron Wisła próbowała odrobić straty, ale Skra dobrze broniła. Kwadrans przed końcem znów złe wybicie spod pola karnego. Piłkę przejął Sajdak i przymierzył za pola karnego i było już 4-0. Goście szukali trafienia honorowego. Po rzucie rożnym strzał głową Kacpra Szymanka odbił Karol Szymkowiak, ale Dawid Retlewski sprytnym strzałem zdobył bramkę na 1-4. Do Elbląga przyjechał lider KKS Kalisz. Olimpia nie bała się rywala, bo sama gra dobrze i była niepokonana od 6 spotkań. Gospodarze zaczęli od mocnego uderzenia. Po strzale zza pola karnego Maciej Krakowiak musiał wykazać się sporymi umiejętnościami, by obronić. Za chwilę po rzucie rożnym Maciej spychała, chyba chciał dośrodkować, ale piłka spadła na poprzeczkę. Kolejny atak Olimpii, strzał zza pola karnego Kacpra Jóźwickiego i Krakowiak znów był w opałach. KKS nie był momentami w stanie przejść na połowę rywali. W 17 minucie Jóźwicki świetnie zagrał do Dominika Kozery, jednak ten też nie pokonał bramkarza KKS-u. Dopiero w doliczonym czasie Kaliszanie mieli bramkową okazję. Po akcji lewą stroną piłka trafiła przed pole karne. Maciej Białczyk wyłożył ją Mateuszowi Wysokińskiemu, ale jego strzał świetnie wybił Łukasz Carnowski. Po przerwie nadal lepiej grała Olimpia. W 56 minucie groźny strzał zza pola karnego oddał Maciej Famulak. W 80 minucie dośrodkowanie Jana Sienkiewicza głową uderzył Kacper Szczudliński i drugi raz KKS uratowała poprzeczka. Goście znów dopiero w końcówce zagrozili bramce Olimpii. Po podaniu Nestora Gordio przed szansą był Kamil Koczy, a Andrzej Witan odważnym wybiegiem zażegnał niebezpieczeństwo. W doliczonym czasie po podaniu z rzutu wolnego Wiktora Smolińskiego do piłki doszedł Bartosz Kieliba, ale nie trafił w bramkę i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W Bytomiu Polonia liczyła na przedłużenie pasy bez porażki, a Hutnik na przerwanie serii 3 przegranych. Drużynom na pewno nie pomagał rzęsisty deszcz. Pierwszy blisko wykorzystania kiepskich warunków był Tomasz Gajda, który uderzył zza pola karnego i Hutnika uratowała poprzeczka. Chwilę później z bliższej odległości strzelił Lucjan Zieliński, tym razem trafił w rywala, choć gospodarze domagali się rzutu karnego za zagranie ręką. W 27 minucie przebudzili się goście i po dośrodkowaniu z prawej strony głową uderzył Krystian Lelek, ale Kamil Hajduk łatwo złapał. Kolejna okazja dla drużyny z Nowej Huty to akcja w polu karnym, wymiana piłki i nieznacznie niecelny strzał Dominika Zawadzkiego. Tuż przed przerwą dośrodkowanie z prawej strony Denis Rakels podał na głowę Patryka Kielisia, jednak Hajduk obronił. Po zmianie stron Łotysz już nie zagrywał, tylko sam zdecydował się na strzał, jednak nie trafił w bramkę. Kwadrans przed końcem znów dał znać o sobie Rakels. Miłosz Drąg podał do niego przed pole karne, a ten przypomniał sobie, jak strzelał gole w Ekstraklasie. Świetnie uderzył z pierwszej piłki i Hutnik objął prowadzenie. Utrzymał je do końca i wyjechał z Bytomia z 3 punktami. Stężycy zmierzyły się ze sobą drużyny z czołówki. Radunia podjęła Pogoń Siedlce i zaczęła od mocnego uderzenia. Z rzutu rożnego dośrodkował Danus Pataru, a Dmytro Baszłaj strzałem głową już w 39 sekundzie zapewnił prowadzenie.
Goście szybko się jednak pozbierali. Jakub Senior zabrał pod swoim polem karnym piłkę Pawłowi Czajkowskiemu, przebiegł niemal całe boisko, uderzył za szesnastki i było 1-1. W 21 minucie lewą stroną zaatakował Piotr Pyrdoł, wbiegł w pole karne, dograł do Damiana Nowaka, ale ten uderzył nad bramką. Pogoń grała lepiej i była bliżej gola. W doliczonym czasie pierwszej połowy goście mieli rzut wolny, do piłki podszedł Damian Szuprytowski, kopnął obok muru, ale tam gdzie stał Kacper Tułowiecki. Po zmianie stron długo trzeba było czekać na groźny strzał. W 63 minucie tym razem Radunia miała rzut wolny. Strzelił Mateusz Kuzimski, ale efekt był podobny. Piłka w rękach bramkarza. Chwilę później po dalekim wykopie Tułowieckiego napastnik Radunii miał dogodną okazję, ale przestrzelił. Gospodarze tuż przed końcem byli blisko gola, po rzucie rożnym najpierw strzelał Baszłaj, potem Michał Biskup, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Za chwilę akcja pod drugą bramką, Przuprytowski zagrał na lewą stronę do Pyrdoła, ten minął Huberta Zwoźnego i pokonał Tułowieckiego. Dzięki tej wygranej Pogoń została wiceliderem. W Grudziądzu spotkali się Beniaminkowie, Olimpia i rezerwy ŁKS-u. Pierwsze okazje mieli gospodarze. Po dalekim wyrzucie piłki z autu w pole karne strzelił Rafał Kobryń, ale Tomasz Kucharski świetnie zareagował. 120 sekund później akcja gości. Wiktor Kościuk podał do przodu do Jana Kuźmy, ten wbiegł między obrońców i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza. Po chwili Łodzianie mogli pójść za ciosem. Kuźma zagrał do Mateusza Bąkowicza, ten od razu do Mikołaja Lipienia, ale tym razem lepszy okazał się Adrian Olszewski. Do głosu doszli też gospodarze. W 32 minucie po zagraniu na prawą stronę z powietrza uderzył Jan Bonikowski, ale nad bramką. Olimpia była groźna przy stałych fragmentach. Tuż przed przerwą po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła przed pole karne do Dominika Frelka, który mocnym strzałem doprowadził do remisu. Po zmianie stron okazji było mniej. W 55 minucie Olimpia sprytnie rozegrała rzut wolny, na bramkę strzelił Konrad Gutowski, ale Mateusz Bąkowicz wybił piłkę sprzed linii bramkowej. W końcówce groźniejsi byli Łodzianie. Kuźma świetnie zagrał do rezerwowego Oliwiera Sławińskiego. Ten miał przed sobą tylko Olszewskiego, ale strzelił fatalnie. W doliczonym czasie dokładny przerzut Oskara Koprowskiego. Piłkę opanował Jędrzej Zając. Wbiegł w pole karne, uderzył, Olszewski odbił, a Damian Kostkowski wybił futbolówkę sprzed bramki. W efekcie mecz zakończył się remisem. Oto wyniki 5 meczów 13 kolejki drugiej ligi. Raz wygrali gospodarze, dwukrotnie goście, a dwa mecze zakończyły się remisami. Na czele tabeli utrzymał się KKS Kalisz, ale ma tylko punkt więcej od Pogoni. 3 punkty tracą Kotwica, rezerwy ŁKS-u i Radunia. Po remisach w strefie spadkowej pozostały Olimpia Grudziądz i Polonia Bytom. W czołówce klasyfikacji strzelców nie zaszły zmiany. Prowadzi Mateusz Kuzimski z Raduni z 9 bramkami, drugi jest Tomasz Mikołajczak z Chojniczanki, 7 goli, a po 6 mają ich Michał Cywiński z Kotwicy, Cezary Demianiuk z Pogoni i Hubert Sobol z KKS-u. W 14 serii spotkań zmierzą się m.in. zespoły z dołu tabeli, Sandecja z Polonią, a także ze strefy barażowej, Skra i rezerwy ŁKS-u. Na skróty z tych i pozostałych meczów, a także zaległych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!